Dzień dobry Państwu. Jacek Orzuk, rozpoczynamy przegląd prasy dla portalu pch24.pl. Wraz ze mną w studio Marcin Austyn i Michał Wałach. Witam serdecznie, jak zwykle. Proszę Państwa, mówi się, że nie ocenia się książki po okładce, no bo to nie wypada i bardzo często ten sąd może być omylny, ale jeśli chodzi o nasze tygodniki, myślę, że tutaj to powiedzenie nie ma zastosowania, bo jak najbardziej trafia to w linię polityczną i w linię taką redakcyjną tygodników. Bardzo takie cenne doświadczenie, bo w tym tygodniu aż w 6 tygodnikach są politycy przedstawiani, twarze polityków, i właśnie o przedstawianiu tych twarzy chciałbym trochę powiedzieć wraz z kolegami. Zaczniemy od polityki. Prawie zwycięstwo. Jest tutaj twarz Jarosława Kaczyńskiego i twarz, która przedstawiona jest w dwójnasób. Jest uśmiechnięta twarz, uśmiechnięta, właściwie taka wyretuszowana, bez żadnej plamki. Tylko że ta twarz, jak widzimy pod spodem, to jest tylko maska na takim patyku. Jest taka maska uśmiechnięta i wyretuszowana, a tak naprawdę twarz Jarosława Kaczyńskiego wygląda tak, jak tutaj z lewej strony. Jest pełno plam, wygląd ma taki niezbyt zachęcający i w ogóle jest surowa i groźna. Jest surowa i groźna. I taki naprawdę jest Jarosław Kaczyński według polityki. Panowie, jakiś komentarz do tej pierwszej okładki? Myślę, że tutaj polityka nawiązała do tego znanego powiedzenia, że ktoś robi dobrą minę do złej gry. No tutaj Jarosław Kaczyński jawi się jako ta osoba, która no niby wygrała te wybory, ale nie zdobyła tego, co chciała, no bo przecież ten Senat. No i tutaj pokazują, że no, oficjalnie jestem zadowolony, ale tak naprawdę oczekiwałem więcej. Zresztą po trosze jest to prawda, bo przecież Jarosław Kaczyński mówił o tym, że zasługiwaliśmy na więcej. Ja mam takie wrażenie, że troszkę mi się to nie podoba, bo przecież tak naprawdę każdy człowiek czasami zachowuje się inaczej, niż ma emocje jakieś w sercu, prawda? I nie każdy od razu ujawnia wszystkie emocje, no bo czasami po prostu tak wypada, jakoś trzeba się w jakiś sposób zachować, no nie każdy jest też jakoś tak impulsywny, czasami w sobie jakieś emocje kryjemy, czy hamujemy, panujemy nad tymi emocjami. No jeśli Jarosław Kaczyński jest niezadowolony z tego wyniku, bo wiemy, że mówił, tak, że powinno być więcej, mogłoby być więcej, no ale to co to ma oznacza, że ma na wizji płakać, nie wiem, roztargać jej szaty, rzucić się na ziemię w geście Rejtana, no uśmiecha się, no, co ma zrobić, no może być niezadowolony, no ale przecież nie będzie płakał. Proszę Państwa, Newsweek, który może dla wielu być zaskoczeniem, i mówię o okładce, bo można powiedzieć, jak to reprezentuje linię redakcyjną. Otóż Borys Budka, Grzegorz Schetyna i Joanna Mucha przedstawieni właśnie w taki sposób, zwłaszcza w przypadku Schetyny i Budki, a zwłaszcza Schetyny, widać każdego pora na twarzy. Jest taki światłocień niemalże karawadżiowski, tylko Caravaggio to potrafił tak pięknie wymodelować. No to nie jest piękne, to jest światłocień, który ukazuje taką nieprzyjemność tych twarzy, zwłaszcza twarzy Schetyny. No i jak to? Newsweek, tak? No otóż tak, bo po wyborach linia redakcyjna się trochę zmieniła, bo lead do artykułu okładkowego Sorry Grzegorz brzmi następująco. Nasi wyborcy chcą zmiany pokoleniowej, albo od niedzieli dzwonią i mówią, albo macie jaja i odsuniecie Schetynę od władzy w Platformie, albo się od was odwrócimy, opowiada poseł PO z pokolenia 40-latków. Tak, to już Schetyna nie jest idolem Tomasza Lisa, a tak go chwalił jeszcze parę tygodni temu, że zjednoczył opozycję, że za to należy się Grzegorzowi Schetynie największa pochwała i w ogóle, a krytycy to mogą odmaszerować. No tymczasem tak to naprawdę zbliżenie na twarz Grzegorza, tak, Schetyny z bliska. I tu ma prawie takie same plamy jak Kaczyński w polityce na tej stronie. No, ogromnie nieprzyjemna jest ta twarz, ale posłanka Joanna Mucha wygląda tutaj, pomimo tego światłocienia, bardzo ładnie, bo nie ma też żadnych nieprzyjemnego, nie ma żadnego nieprzyjemnego wyglądu na jej twarzy, może dlatego, że kwestionuje przywództwo Schetyny w Platformie Obywatelskiej.
No, ale te dwie osoby, które obok Grzegorza Schetyny pojawiają się na tej okładce, to są te dwie persony, które no, nie powiedziały nie, jeśli miałyby dojść do wyborów nowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. I kto wie, być może któraś to z tych twarzy będzie twarzować Platformie Obywatelskiej już całkiem niedługo. No, oczywiście takie ciemne przedstawienie tego wszystkiego no, chyba ma symbolizować, że w Platformie są złe nastroje, że źle się dzieje. No, wszyscy mówią o tym, że to była wielka przegrana przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. To nie tylko Tomasz Lis, ale także Roman Giertych wyrażał swoje niezadowolenie z tego powodu, więc jakiś czas rozliczeń musi przyjść. A ja powiem szczerze, pozytywnie podchodzę do tego faktu, że właśnie pani poseł jako kobieta została przedstawiona najbardziej pozytywnie z tych trzech osób, bo to jednak świadczy, że nawet w takim piśmie jak Newsweek, mocno lewicowym, jednak, może to było przypadkiem, ale jednak kobiety, szacunek do kobiet to jest taka rzecz ważna cywilizacyjnie i ja się cieszę, że akurat no, ci panowie zostali, szczególnie Grzegorz Schetyna, w negatywny sposób, a pani Borys poseł... Budka trochę mniej negatywnie, ale też tak trochę nie do końca, bo on też jest autorem tej porażki wyborczej. Ale pani poseł jak najbardziej faktycznie tutaj jest pokazana w sposób no prawda, czarno-biały, ale jednak pozytywnie. A ja myślę, że to chodzi o to kwestionowanie przywództwa. Ale dobrze, zostańmy przy twoim, nie przypisujmy złych intencji. Tygodnik powszechny, jemu też nie przypisujemy złych intencji. Dobra, żartowałem. Jarosław Kaczyński. Tutaj też widać każdego pora na twarzy, ale nie jest aż tak brzydko przedstawiony jak Schetyna w Newsweeku. Widać, że jest groźny, jest przedstawiony, że wychynął z cienia, jest groźny, jest nieobliczalny i też nie ma zbyt ładnej twarzy tutaj. I spojrzenie jednak jest takie trochę dobrotliwe w Tygodniku Powszechnym, mimo wszystko. Ja bym powiedział, że to jest właśnie taki sympatyczny dziadziuś. To prawda, jakiś jest mrok, to wszystkie te efekty, ale samo zdjęcie zostało wybrane jak najbardziej pozytywne. Kaczyński, mam wrażenie, nawet uśmiecha się na tej okładce, więc to nie jest ktoś, kogo możemy się bać, który ma maskę, tak jak w polityce, tylko właśnie taki uśmiechnięty, sympatyczny, jedynie no, gra cieniem tutaj rodzi jakieś takie obawy. Moim zdaniem to z tych wszystkich twarzy, które zostały pokazane na tych okładkach, to chyba jest najlepsze ujęcie tych twarzy w sposób najbardziej naturalny. Co prawda odpowiednio doświetlony, ale mimo wszystko bez jakichś takich sztucznych, dopisywanych emocji przedstawione. Do Tygodnika Powszechnego jeszcze za chwilę wrócimy, bo jest coś nawet lepszego niż twarz Jarosława Kaczyńskiego na okładce w Tygodniku Powszechnym. Proszę Państwa, Gazeta Polska. Grzegorz Schetyna jest rumiany, wyretuszowany, znaczy no, tak naturalnie też wygląda. Jeśli chodzi o kolor twarzy, wygląda naturalnie, rumianie, nie ma właśnie takiej gry światła, która by obnażała jego jakąś nikczemność. Natomiast Grzegorz Schetyna jest tam pod gilotyną, być może to dlatego, że jest pod gilotyną niemiecko-tuskową. Artykuł okładkowy Raus. Niemcy, Tusk i establishment medialny III Rzeczypospolitej chcą głowy Grzegorza Schetyny. Być może dlatego ta głowa jest utrzymana w tak naturalnym kolorze, jeśli chodzi o skórę twarzy. No i mina Grzegorza Schetyny, no cóż, trzeba będzie podłożyć tą głowę. No ale szczerze mówiąc, jeśli ktoś byłby w takiej sytuacji, to wydaje się, że jednak miałby inną minę i może byłby nieco bledszy. Proszę Państwa, okładka, która nas chyba najbardziej zachwyciła z tygodników. Twierdza Senat. Totalni próbują zastawić pułapkę na PiS. I nawet ci totalni, Grzegorz Schetyna i Włodzimierz Czarzasty, są przedstawieni bardzo ładnie jako rycerze, więc taka heraldyczna tutaj okładka, heraldyczna, bo tutaj są herby senackie, tak? Herb Senatu właśnie na piersiach Grzegorza Schetyny i Włodzimierza Czarzastego, którzy rycersko chcą bronić Senatu. Zastanawialiśmy się, co to jest ten zamek w tle. Ja myślałem, że to jest zamek Disneya, ewentualnie przerobiony zamek Ludwika Bawarskiego. A tutaj motywy raczej z gier. Tak, niezawodny kolega nasz Mateusz Ochman powiedział, że to jest zamek z Crusadera. Z Twierdzy Krzyżowiec. Znaczy cała stylistyka z całą pewnością. Z tego, jak rozmawialiśmy z kolegą, cała stylistyka jest z całą pewnością odwołaniem się do tej właśnie gry. Natomiast mnie zastanawia taka rzecz, że no,
rycerze to jest jednak szczególnie do rzeczy, tak powinni mieć tego świadomość, że rycerze to jest pozytywne skojarzenie. No a tutaj Grzegorz Schetyna, Włodzimierz Czarzasty jako rycerze, to ja nie wiem, czy oni na białym koniu, czy... Może dlatego, że są tak wklejeni, zwłaszcza Czarzasty, że wyglądają trochę jak rycerze z Monty Pythona. Ale... No te okulary Włodzimierza Czarzastego nie pasują do tej konwencji, ale Grzegorz Schetyna... Może byłoby nie do poznania bez tych okularów, czytelnik mógłby mieć problem. Natomiast wpisanie ich w taką wirtualną, bajkową troszkę przestrzeń no raczej stwarza takie wrażenie prześmiewczych zamiarów. Ale jakby była taka gra, twierdza Senat, i można było grać tymi postaciami, to ja szczerze mówiąc chętnie bym zagrał w taką grę. Więc zostawiamy trochę heraldykę, ale nie abstrahujemy od symboliki średniowiecznej. Proszę Państwa, chyba najciekawsza okładka, zaraz powiemy dlaczego. Znaczy nie, to była najciekawsza do rzeczy, ale w sieci bardzo bogata również znaczeniowo. Jarosław Kaczyński, chyba najładniejsze zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego w ogóle od chyba roku, gdziekolwiek pokazywane. Ono jest, mam wrażenie, nienaturalnie ładne. Pięknie, pięknie wyretuszowane, naprawdę pięknie wyretuszowane. Na tle flagi biało-czerwonej, więc tutaj nie dość, że flaga biało-czerwona, to jeszcze biel, czerwień i czerń, które tak były kolorami bardzo cenionymi w średniowieczu na przykład. W przeciwieństwie do żółci. Zaraz tutaj kolega Michał Wałach przygotował pomoc pedagogiczną, co oznaczała żółć w średniowieczu. Tutaj wydaje się, że tytuł brzmi ostrzeżenie. Natomiast te twarze też Grzegorza Schetyny, Kidawy Błońskiej, Czarzastego i Kosiniaka Kamysza są trochę porowate, nie aż tak jak w Newsweeku i nie aż tak jak w Tygodniku Powszechnym, ale mimo wszystko trochę porowate, ale przede wszystkim zażółcone. I tu teraz oddaję głos koledze Michałowi. Oczywiście to ciężko wyrokować, czy Tygodnik Sieci i autor tej okładki miał takie skojarzenia, ale możemy na przykład na takim blogu Wszystko o historii sztuki przeczytać taką informację, że kolor żółty jest podobny do złota. To jest o kolorach w średniowieczu właśnie, o symbolice. Miał wartość pozytywną, ale od XII wieku to jest kolor zdrady, fałszu, jeden z symboli Judasza, ale również nierządnic, Żydów, barwa wrogości, złych zamiarów i bezwstydu. Choć szczerze mówiąc, nie wiem, czy autorom przyświecały takie właśnie... Nie wiem, czy autor okładki czytał Johanna Huizinga, Jesień średniowiecza, albo chociaż blog historyczny, który historii sztuki, który zacytował. Myślę, że najprostszym skojarzeniem jest jednak żółta kartka. Bo jest to wyartykułowane zresztą w tytule, ostrzeżenie żółtymi literami wymalowane. W dzisiejszych czasach żółte światło ma tak się kojarzyć, jak przechodzimy na strony internetowe, jak coś zapala się na żółto, ma wzbudzić nasz niepokój, że teraz trzeba uważać. Myślę, że w tą stronę autorzy okładki poszli, ale symbolika, nawiązanie jest bardzo ciekawe. No bo zatem tak jak to jest zawsze jednak ze skojarzeniami, z jakimiś symbolami, no kolor żółty właśnie też można skojarzyć ze słońcem, podobno stosują to biura podróży w reklamach właśnie, że słońce, piasek, więc tak naprawdę to jest jakaś tam tylko jedna z propozycji interpretacji. Dobrze, powiedzieliśmy już o okładce do rzeczy, która mówi o walce o Senat. Tomasz Lis we wstępniaku do Newsweeka jest ucieszony właściwie wynikiem wyborów, czyli Jarosław Kaczyński był zmartwiony w dzień wyborów. Tomasz Lis już po tygodniu doszedł do siebie i już się cieszy. Już się cieszy. Dlaczego? Dlaczego taka radość w Newsweeku? 13 października Polacy unicestwili projekt stworzenia Budapesztu nad Wisłą, sprawili, że zamiast dyktatu zdecydowanie więcej będziemy mieć prawdziwej polityki, a parlament znowu będzie przypominał arenę sporu, a nie tylko powolne narzędzie partii władzy. Nieźle. Nieźle jak na jeden dzień. I dalej nie będziemy już cytować, no ale faktycznie nie wiem, z czego się tak Newsweek cieszy, bo przecież PiS zwiększył swój elektorat od ostatnich wyborów od jakieś 2,5 miliona głosów i wbrew temu, że cała arytmetyka wyborcza zadziałała przeciwko PiS-owi, bo wszystkie komitety wyborcze się dostały, to PiS i tak uzyskał taką samą większość, jaką miał na początku poprzedniej kadencji. 235 posłów aż, co daje prawo stworzenia samodzielnego rządu. No i właśnie ten Senat, o który trwa teraz walka, jak Platforma składa protesty wyborcze, to jest obrona demokracji, a jak PiS składa protesty wyborcze w niektórych okręgach senackich, to jest piórem Jarosława, nie Kaczyńskiego, tylko Jarosława Kurskiego, no zadeklarowany zamach PiS
na wybory, więc PiS się zamachuje na wybory. No, Dominika Wielowiejska na Twitterze, tak sparafrazuję tę ją myśl, bo nie pamiętam dokładnie całego jej wpisu, skomentowała to tak, że jeżeli teraz Sąd Najwyższy, gdzie wpłynęły skargi, odrzuciłby te składane przez opozycję, a zatwierdził te składane przez PiS, to byłoby to symboliczne. No, nie wiem, czy o taki symbol chodzi, bo symboliczne to by było, gdyby te, które mają umocowanie w prawdzie, zostałyby odrzucone, a przeciwnie te, które polegają na kłamstwie. To byłoby symboliką. Nie wiem, od kiedy tutaj wymiar sprawiedliwości powinien posługiwać się sympatiami politycznymi, jakimiś uwarunkowaniami, układami do osądzania tego, czy coś miało miejsce, czy nie. To tak nawiasem. To co z tym Senatem będzie? No, z całą pewnością PiS-owi to utrudni działanie, ale tak naprawdę do 12 listopada mamy jeszcze kilkanaście dni i wcale nie jest przesądzone, że układ będzie taki, że PiS zostanie z 48 senatorami. Wydaje się, że tutaj takie działania, nazwijmy to przeciągania kogoś na swoją stronę, nie są w demokracji niczym dziwnym. I w zeszłym roku mieliśmy przykład z sejmiku województwa śląskiego, gdzie bodaj polityk Nowoczesnej przeszedł na stronę Prawa i Sprawiedliwości. Tak się okazało, że jednak zgadza się z programem Prawa i Sprawiedliwości i taką decyzję podjął. Być może w Senacie również ktoś się na to zdecyduje, więc wcale bym nie przesądzał, że opozycja będzie miała Senat. Natomiast jeśli będzie miała to, no to PiS-owi to utrudni działania, ale nie zablokuje całkowicie pracy parlamentu czy rządu, no bo Senat, weto Senatu można po prostu zwykłą większością odrzucić. Pamiętajmy też o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jako ugrupowanie polityczne wprowadziło najwięcej senatorów do Senatu. Reszta to jest po prostu suma wszystkich sił. To też nie jest tak, że wszyscy w opozycji do PiS-u będą zgadzać się we wszystkich sprawach, nawet jeżeli pozostaną na swoich stanowiskach partyjnych, jak weszli do tego Senatu, więc to różnie może być. Natomiast sprawa Senatu na pewno będzie podbijana przez opozycję bardzo mocno z tego powodu, że już w dniu ogłoszenia wyników mówiono: odbiliśmy Senat, już jest ta retoryka, to jest punkt zaczepienia do wyborów prezydenckich, idziemy po fotel prezydenta. I no, gdyby coś w tym Senacie się pozmieniało i PiS miałby zapewnioną tą 51 posłów swoich, no to wtedy zacząłby się problem, bo cała retoryka odbijania, odwalczania tej Polski od tego z rąk PiS-u, no troszkę by legła w gruzę. Ale też miejmy świadomość, że to jest po prostu jednak wyłącznie retoryka. Gdyby nie odbili w cudzysłowie tego Senatu, no to też by walka o fotel prezydencki trwała, tak? Niezależnie od tego, więc tak naprawdę to jest tylko jakaś tam jedna z narracji, która nie wiadomo, czy będzie w najbliższych miesiącach kontynuowana. Proszę Państwa, obiecałem powrót do Tygodnika Powszechnego i niniejszym to czynimy, dlatego że niesamowita dawka, jakby to określić, młodzi na to mówią lol content, ale niesamowita dawka no takiego... Poprawiacz humoru. Jest wywiad po prostu z prymaską Kościoła Szwecji, arcybiskupką Antje Jackelen. Dobry punkt wyjścia, o co tutaj w ogóle chodzi. No, takie wypowiedzi mają miejsce w tym wywiadzie, jak na przykład: rygorystycznie trzymamy się zasady 40-40-20, która mówi, że w procesach decyzyjnych w Kościele musi uczestniczyć 40% mężczyzn, 40% kobiet oraz 20% ludzi młodych. Ja chciałem tu wtrącić od razu, bo mnie się to arytmetycznie troszeczkę nie zgadza, bo jeżeli weźmiemy 40% mężczyzn, 40% kobiet, to 20% jest kim? Pozostałe 52 płcie. No nie wiem, no to młodzi. Młodzi reprezentują te, a starsi już nie mają prawa do chyba tych płci. Chyba, że w drugą stronę. Nie wiem, jak to jest liczone. Młodzi to jest jedna kategoria wiekowa, kobiety to jest kolejna kategoria wiekowa i mężczyźni trzecia grupa wiekowa. Nie wiem, jak oni to liczą, ale tu widać takie natchnienie systemu 4-4-2 piłkarskiego. Uważałam, że przecież ludzie powinni uczestniczyć w decydowaniu w oparciu o kompetencje, które posiadają, ale praktyka zrewidowała moje myślenie. Dzięki
systemowi kwotowemu przestaliśmy narzekać, gdzie są młodzi ludzie. W ogóle odwołuje się do świętego Pawła, uzasadniając te wypowiedzi. Spójrzcie na obraz, który przedstawia święty Paweł, gdy opisuje Kościół jako ciało Chrystusa. Wszystkie członki ciała są potrzebne. Jeśli wykluczymy któryś z nich z procesu decyzyjnego, tracimy coś cennego. Nie wiem, jak jest proces decyzyjny w języku koine w starożytnej Grece, ale wydaje mi się, jestem prawie pewny, że święty Paweł nie użył tych słów, że jeśli wykluczymy któryś z nich z procesu decyzyjnego, tracimy coś cennego. Jestem prawie pewny, że taka korpogadka, chyba że to jest jakieś tam luterańskie tłumaczenie, to także przepraszam panią prymaskę, ale takiej korpogadki nie ma. Taka korpogadka jest natomiast, wiedzą państwo gdzie? W listach starego diabła do młodego. I tam właśnie ten stary diabeł uczy młodego, jak kusić i jak przeciągać na stronę szatana nowych ludzi. I tam właśnie jest ta biurokracja. W piekle właśnie panuje tego typu myślenie na temat Kościoła, przynajmniej według Lewisa, który jest autorem listów starego diabła do młodego. To w ogóle postawienie sprawy na głowie, no bo wyobraźmy sobie, że każdy członek ciała sprawuje przywódczą rolę, to jakby to ciało funkcjonowało, no nie wiem, ręka nie jest ośrodkiem zarządzania jednak mimo wszystko. Nie wiem, ja się na biologii nie znam, ale tak na zdrowy rozum biorąc, to mi to jak troszkę nie gra. Bo ty chcesz to na zdrowy rozum, a my mówimy o demokracji. W ogóle redaktorzy przepytujący też są dobrymi naprawdę zawodnikami. Pani Anna i Karol, państwo Anna i Karol Wilczyńscy, zresztą autorzy skądinąd bloga islamista.pl, także no, mniejsza z tym. Nie polecamy w każdym razie. Pan Karol Wilczyński zadaje pytanie takie. To jest takie stwierdzenie, które ma zmusić do refleksji panią prymas. Teolożki istnieją... Prymaskę. Teolożki istnieją, ale w katolickich seminariach w Polsce uczymy głównie Wojtyły, Ratzingera i innych męskich autorów. Czemu takich męskich autorów tylko w seminariach uczą, a nie na przykład jakichś listów prymaski Antje Jacqueline? Ona tam dalej tłumaczy, że w ogóle to jest taki szowinizm jakiś straszny, ponieważ ci męscy autorzy kształcą męskich członków Kościoła, a ci wykształceni sięgają znowu tylko po męskich autorów. To jest błędne koło, które prowadzi do zagłady chyba. W końcu po kilku latach refleksji doszedłem do takiego przekonania właśnie w tej chwili, że prawda ma płeć. Ale proszę państwa, z Tygodnikiem Powszechnym jest tak, że puenta praktycznie jest znana od samego początku, bo dalsza część wywiadu, druga część wywiadu zaczyna się od słów, czy nadszedł czas, to nie jest wydzielone, ale ja sobie tak dzielę. Po co ma prowadzić rozważanie tych, jakby to powiedzieć, tej strawy intelektualnej w pierwszej części? Otóż przerywa moje wątpliwości pani Anna Wilczyńska, która zadaje pytanie, czy nadszedł także czas, aby zmienić podejście kościołów do społeczności LGBTQI? I tutaj się zaczyna właśnie takie ciśnięcie na to, że jednak trzeba zmienić. Pani prymas odpowiada... Pani prymas odpowiada... Prymaska, przepraszam. To jest naprawdę kopalnia pięknych cytatów tej wypowiedzi. Już powstaje jednak pytanie, jak interpretować te słowa, bo słowa o tym, że słowa Biblii są niezmienne. Powstaje jednak pytanie, jak interpretować te słowa. Istnieją fragmenty w Biblii, które wydają się dotyczyć homoseksualizmu. Wydają się tylko dotyczyć. Czyli na przykład fragment, który mówi, że mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego, to one się wydają tylko dotyczyć homoseksualizmu. Ja tutaj moja interpretacja jest taką. Pytanie, czy to są w ogóle mężczyźni, czy nie jedna właśnie z tych 50 iluś płci i co to znaczy w ogóle współżycie i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie ta nowoczesna luterańska i nie tylko luterańska teologia biblijna. Mimo to toczą się poważne dyskusje o tym, jak należy je interpretować zgodnie z kontekstem, w którym zostały napisane. Bibliści są zgodni, że Biblia nie mówi bezpośrednio nic o homoseksualizmie w jego współczesnym rozumieniu. Mówi o męskiej prostytucji rytualnej, nie mówi też nic o małżeństwie osób tej samej płci. W Biblii jest naprawdę niewiele fragmentów na temat homoseksualizmu, za to znacznie częściej podejmowany jest temat ubóstwa i sprawiedliwości.
To pytanie, jaką wersją Biblii jeszcze pani prymaska się posługuje, bo może to jest ta, z której Marcin Luther wyrzucał pewne fragmenty i to może tak być. Może tak być, zwłaszcza, że... Mam wrażenie, że jednak słysząc te słowa, niektórzy protestanci, nazwijmy to w cudzysłowie starej daty, wstydzą się za swoją koleżankę. Michale, dlatego musimy siebie zapytać. Dlaczego niektóre wspólnoty wyznaniowe są tak zajęte seksualnością i tak mało zainteresowane ubóstwem i sprawiedliwością czy kwestiami klimatycznymi? I to jest w nawiązaniu do, to jest ta sama wypowiedź, która mówi o interpretacji i o tym, co jest Biblia, co nie ma. Czyli kwestie klimatyczne są w Biblii, tylko... Ale czy nie trzeba się pytanie, gdzie? Chyba w jakimś apokryfie. Ale czy nie trzeba się zastanowić, czy to ubóstwo i te kwestie klimatyczne, to one są w takim kontekście, jak my to dzisiaj rozumiemy? Bo być może są w innym kontekście i to wtedy to nie chodziło o ubóstwo, tylko o pani, coś innego. Pani prymas, kwestie klimatyczne, odpowiadam. Prymaska. Pani prymasko, kwestie klimatyczne są poruszane w Biblii przy okazji zniszczenia Sodomy. Tam naprawdę tylko dostrzegam mówienie o klimacie. Nie wiem, chyba ewentualnie jeszcze w Apokalipsie, ale to właśnie ta... Nie, no bo tu nie o to chodzi. Tu chodzi o promocję agendy LGBT w Kościele i pokazanie, że są takie wzorce światowe, szwedzkie dokładnie, gdzie tam to się udało. Chociaż jak dokładnie przeczytamy tę rozmowę, to przekonamy się, że wcale tak kolorowo nie jest w tym Kościele szwedzkim i wcale mnie nie przekonała pani prymaska do tego, żeby cokolwiek tutaj otwierać w naszym kościele. I znowu analiza w ostatniej odpowiedzi, już kończymy ten wywiad, bo naprawdę wybrałem tylko najbardziej ociekające taką nośnością medialną cytaty, ale tych cytatów takich subtelnych jest jeszcze więcej. Grecki oryginał, bo tutaj znowu do analizy biblijnej i właśnie do języka greckiego pani prymas się pochyla. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Grecki oryginał mówi tu o kosmosie, czyli całym wszechświecie. Nie mówi Bóg tak umiłował Kościół czy Kościół katolicki. Nie mówi Bóg tak umiłował ludzi. Czyli w Biblii nie ma mowy, że Bóg umiłował Kościół. A na przykład modlitwa arcykapłańska Jezusa, Jan 17, pani tego nie cytuje, pani cytuje, odnosi się tylko do jednego cytatu i wysnuwa sobie takie neoluterańskie wizje z tego i jeszcze udaje, że zna język grecki. Przykre to jest czytać. No przykre, że to rozmówcy przechodzą do porządku dziennego, nie próbują skonfrontować, wypunktować tych tez, no przyjmują taki świat jak w Szwecji. Także jest super. I taką przyszłość nam szykują kościoły, niektóre kościoły protestanckie. Żeby powiedzieć, dlaczego przyszłość, bo lider kościoła w Indiach, mówi pani prymas, powiedział mi, że wie, że będą musieli stawić czoło tym samym pytaniom, czyli mówię o małżeństwie, homoseksualnym. Kościoła wspólnoty protestanckiej. Tak, wspólnoty protestanckiej, no tak. Lider kościoła, ale pani mówi, że to kościół. Lider kościoła w Indiach powiedział mi, że wie, że będą musieli stawić czoła tym samym pytaniom, czyli kwestiom małżeństw homoseksualnych, ale na razie ich głównym wyzwaniem jest system kastowy. Poprosił nas, aby nie wywierać na nich presji, ponieważ potrzebują czasu. To samo dotyczy święceń kapłańskich dla osób otwarcie homoseksualnych. Jakbym słyszał posła tego, Grupińskiego, albo tam nie wiem, kogoś, że no na razie nie, ale po wyborach coś tam się zrobi, jak wygramy. Więc pani prymas w Indiach, jak tam te kastowe sprawy zostaną no już przewalczone w tamtym kraju, no to się zajmiemy małżeństwami jednopłciowymi i taką... To pokazuje też, że są jakieś naciski. Są, zdecydowanie są, teoretycznie ale są naciski, ale ten lider kościoła prosi, że może jeszcze nie teraz. Jak nadejdzie mądrość etapu, to już to wprowadzą to Rada Kościołów Luterańskich, to na pewno zatwierdzi. Dobrze, na tyle. Zapraszamy czytelników Tygodnika Powszechnego na tęczowy piątek, tak? W piątek w szkołach. No i coś, można powiedzieć jeszcze dwa słowa na temat tęczowego piątku, bo już powoli musimy kończyć program. Warto zaapelować do rodziców, ażeby uważali na to, co dzieje się w szkołach. Proszę sprawdzać, pytać nauczycieli, wychowawców. W tym roku tęczowy piątek odbywa się trochę inaczej niż wcześniej. Szkoły nie mają obowiązku się zgłosić do całego organizatora tego wydarzenia, do kampanii przeciw homofobii. Nie prowadzona jest taka lista, więc tym trudniej będzie
sprawdzić, zweryfikować. Nie są wysyłani edukatorzy, to uczniowie, nauczyciele mają sobie sami zaczerpnąć z internetu wiadomości. One są oczywiście przygotowane przez KPH. I w ten sposób, tak troszeczkę od tyłu, cichaczem, wprowadzić treści promujące LGBT do szkół. Więc trzeba uważać, dopytywać. Wiele informacji jest na stronie pch24.pl na ten temat. Polecamy. Zapraszamy do lektury. Zapraszam. I także trwa protest w tej sprawie, także u nas na stronie Państwo możecie znaleźć odnośnik, czy strona protestuj.pl. Tam wszystko można przeczytać. Protest skierowany do ministra edukacji narodowej oraz do kuratoriów w całej Polsce. Chodzi o to, krótko mówiąc, ażeby informacja o tym, jak szkoły angażują się w tęczowy piątek, została wyłuskana przede wszystkim ze szkół i upubliczniona, żeby rodzice mieli do tego dostęp. Warto dołączyć, bo to są ważne informacje. I na tym zakończymy program. Dziękuję Państwu za uwagę. Jacek Orzuk, Marcin Austyn i Michał Wałach. Dziękujemy za uwagę. Raz jeszcze szczęść Boże. Do zobaczenia.